Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał i witam was w Croc Legend of Gobos demo, a raczej Croc Legend of Gobos beta. Przepraszam, nie wiem dlaczego mi demo weszło, ale dobra, zaczynamy sobie giereczkę. Jest to beta Croca z 28 lutego 1997 roku. I myślę, że jest to beta, która może was zainteresuje, może i nie. Nie wiem, nie siedzę w waszych głowach i nie wiem, czy was to interesuje, czy nie. Mogę się co jedynie domyślać. Wow, i oblałem, kurde, sobie biurko wodą. Mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie zgodnie z planem i widzę, że gierka idzie sobie już normalnie, ponieważ moja każda próba nagrania tej gierki kończyła się fiaskiem. Dlaczego się kończyła fiaskiem? Już mówię i objaśniam. Ponieważ po prostu zamiast zaczynać normalnie, to Croc miał drop FPS-ów. No i tutaj mamy w ogóle, jak widzicie, malutkie zmiany. Jak chociażby to, że ten taki woreczek czerwony ze skarbem oznacza życie. Lub to, że mamy tutaj literki by, ony, usy, co będą oznaczały, że będziemy mogli wejść sobie do rundy bonusowej, żeby uratować go bossa. Co jest bardzo fajne, rzecz jasna, of course. No, ale myślę, że sobie trochę tutaj zagramy w tą betę i nie wiem, czy będę wszystko pokazywał, bo nie wiem, jak długa jest ta beta. I zanim ktokolwiek powie, że to nie jest tak mega fest profesjonalne, no na razie póki co skupiam się, że jest to tylko jeden taki filmik, który ma się pojawić teraz w niedzielkę, bo ja to nagrywam w sobotę 21, wy to będziecie widzieli dzień później, ponieważ dzisiaj wieczorem będzie odcinek finałowy z Jacka. A wy będziecie to sobie widzieli jako taką, powiedzmy, nową serię przed Crashem The Wrath of Cortex, którego powinienem już nagrać, no ale myślę, że do tego zasiądę na spokojnie od poniedziałku, bo trochę sesji z tego będzie, a teraz mogę sobie tak na luzie przejść do czegoś, co chciałem nagrywać już wcześniej, czyli materiał dosłownie, albo taki krótki gameplay z bety Croca 1. Wiem, że istnieje beta z stycznia i marca, ale jak już wspominałem, lub dopiero teraz wspomnę, ponieważ mówię, nagrywam to za czwartym razem i już trochę tracę rachubę, czy o tym wspominałem na początku teraz, czy nie. Otóż nie nagrywam wersji z marca 1997 ani z stycznia, dlatego że ta wersja, którą teraz widzicie, wyświetliła mi się jako taka pierwsza z góry, więc po prostu pierwszą lepszą wersję pobrałem tego Croca. Myślę, że to nie jest żaden kłopot, tak szczerze. Bo jak trzeba będzie, to się zrobi jakiś taki, powiedzmy, dodatkowy materiał z tego. Ale dobra, nie będę tutaj za bardzo skupił się na takich rzeczach jak fabuła czy coś. Po prostu dzisiaj będę się skupiał na tym, żebyśmy sobie tak po prostu na luzie pogadali. Bo czemu by nie, tak szczerze. Więc Wczoraj był piątek. Nie, to było przedwczoraj. Więc przedwczoraj dostałem od mojej dziewczyny sygnał, że wyciekł strój papu papu piracki, jeżeli chodzi o CTR-a Nitrofield. No i przyznam szczerze, że bardzo ładnie wygląda ten strój papu papu pirata. I jest to troszeczkę taki, nie wiem, wydaje mi się, że pstryczek w nos, że to prawdopodobnie pojawi się w przyszłym Grand Prixie, tak mi się przynajmniej wydaje. Lub przyszły Grand Prix będzie miał, nie wiem, zahaczał troszeczkę o takie czasy pirackie czy coś takiego. Albo właśnie to będzie taki halloweenowy Grand Prix, gdzie wszyscy będą mieli różne stroje, że na przykład papu papu przebierze się za pirata, tam nie wiem, Polar przebierze się za jakiegoś duszka czy za coś. No, do wyboru, do koloru, że tak powiem. Wszystko może się wydarzyć. Na razie nie wiem, czy jest warto w taki sposób spekulować, ponieważ póki co nie wiemy tak naprawdę nic. Tylko to, że wyciekł taki strój papu papu pirata. Tylko tyle wiemy. Więc zanim ktokolwiek mi o tym wspomni, to ja już o tym tu i teraz wspominam. Dalej co jeszcze ciekawego odkryłem, raczej nie ja, tylko mój dobry ziombel MateoGaming.pl odkrył, to, że jest pewien ciekawy glitch na Twilight Tour. Że jest możliwość, właśnie nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale wiem, że jest możliwość taka, że
zamiast TNT, które wiecie, możecie tak, wiecie, skakać jak na przykład teraz krokiem, żeby zrzucić to z głowy, to jest możliwość, że da się tak TNT zgliczować, że to TNT nie będzie na waszej głowie, tylko nad waszą głową i ono nigdy nie zniknie, co jest dosyć ciekawe. I tutaj w ogóle mnie interesuje bardzo jedna rzecz. To drzewko, tak szczerze. Ładnie ono wygląda, ale szczerze, co ono tutaj robi? I tak, dla osób, które będą się mnie pytały, co oznaczają te liczby na dole, to od razu powiem, że nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakieś koordynaty czegoś. Nie wiadomo nawet czego, ale tak mi się wydaje, że to są koordynaty czegoś. I tak, jako że jest to beta, to czasami będą sekcje, gdzie nie będzie soundtracku w ogóle, tak więc przygotujcie się na martwą ciszę czasami w tle. Poza moim oczywiście gadaniem i tym, że zdobywam tutaj kryształki. Ale przyznam szczerze, że tak dziwnie trochę ta gra wygląda, tak szczerze. Że tak inaczej trochę. Taka bardzo ograniczona ta gierka jest teraz. Tak jak na to patrzę. Jestem ciekaw, co to teraz będzie za poziom. Bo wiem, że ja się dosyć bawiłem tym, powiedzmy, debug modem. A nie, to jest nowy poziom, dobra, 11.0 to jest nowy poziom, muszę pamiętać o tym. I tak, jako że jest to beta, to tutaj jeszcze twórcy nie zaprogramowali walki z dwoma bossami, tak więc tutaj nie mamy dwóch, tylko jednego bossa. I tak, zanim ktokolwiek powie, dobra Michał, ale ty nie miałeś robić 100%, ty miałeś tylko tak osę grać. No, gram se tako, ale przy okazji go bossy mogę se uratować. Tym bardziej, że to będzie takie trochę ćwiczenie przed oficjalnym let's playem z Kroka, który będzie również w tym roku. Tak jak let's play z Gexa. Bo w końcu trzeba maraton Gexa zrobić. Raz a porządnie. I sorki, jeżeli według was będę brzmiał sztywno lub, nie wiem, po prostu jakbym był jakiś przygnębiony czy coś. Nie, nic z tych rzeczy. Mam nadzieję, że nikt przez chwilę tak nie pomyślał, ponieważ po prostu dzisiaj mam taki dzień, że chcę sobie dzisiaj na spokojnie poprowadzić let's play. Bez żadnych tutaj heheszków, śmieszków i tak dalej. Po prostu mam dzisiaj taki zwyczajny humor, który... No wiecie, nie chcę, żeby po prostu było coś takiego, że ja na przykład będę sobie żartował, bo wiecie, wy mnie w końcu znacie, już nie od dzisiaj, tylko od jakiegoś czasu, no może niektórzy mnie od dzisiaj dopiero poznali po tym filmiku lub po innych filmikach, że ja to se lubię trochę tak, wiecie, pośmieszkować i tak dalej, no wiadomo o co chodzi, no wszyscy lubimy to. Ale ja mam dzisiaj coś takiego, że jakoś tak nie mam zbytnio ochoty dzisiaj, żeby se śmieszkować, tak po prostu mam zwyczajny humor, nie chcę jakoś robić czegoś takiego, że będę tutaj na siłę śmieszkował z czegoś. Wiecie o co chodzi. Jestem ciekaw, czy mi się uda uratować wszystkie gobosy. Tutaj jest gobos numer 2. Tu w klatce będzie gobos numer 3. 4, 5. Kurde, nie wiem czy mi się uda tak szczerze. Teraz mam taką małą zagwozdkę i szczerze powiedziawszy jest szansa, że może mi się nie udać. Ale ta. I z takich nowości, które wiem, to tyle, że na bieżąco śledzę fanów Reignited Trilogy, którzy robią mody do wersji PC-towej. Bo nawet ciekawe mody z tego wychodzą, jeżeli chodzi o wersję PC-tową Reignited Trilogy. I powiem wam szczerze, tak dosłownie teraz zostałem trochę taką nostalgią w pysk. Tak, sorry, że tak się wyraziłem, że w pysk, no ale... Po prostu dostałem teraz nostalgią w pysk grając w Kroka, bo tak jakoś przypominają mi się dosłownie czasy, kiedy za małego siedziało się przy takim malutkim kwadratowym telewizorku i się nawalało w Kroka. Świetne czasy, naprawdę. Pyszna woda. O kurde, kurczaki pieczone, co tu się dzieje? Czyli oznacza, że jednego gobosa gdzieś pominąłem. O nie, już widzę komentarz od Justyny, no nie. Chociaż nie, chyba nie, czekajcie, upiekło mi się. Chyba będzie wszystko pod kontrolą. Ta, będzie wszystko pod kontrolą, ponieważ ostatni goboss jest w rundzie bonusowej. A jako, że mamy wszystkie literki, to możemy sobie tam wejść. W ogóle fajne dźwięki są w tej gierce. Te takie, wiecie, dźwięki z bety, które nie wiedzieć czemu się nie pojawiły w normalnej wersji Kroka. Fajna sprawa, nie powiem, że nie. Wow, a co to są za sprężynki? Co to kurde jest? Mi się wydaje, że to jest jakaś runda bonusowa z innego poziomu, tak szczerze.
Ale te sprężynki fajnie wyglądają. Czemu ten wygląd się nie pojawił w finalnej wersji? To mnie zastanawia. No dobra, Michał, nie zastanawiaj się tak, graj po prostu. A takie rzeczy jak analizę i tak dalej, to se zostaw na kiedy indziej. Ogólnie postaram się wam dać link do pobrania w opisie lub w sekcji komentarzy, żebyście sobie mogli w tą betę zagrać. Naprawdę polecam, serio, ponieważ uważam, że jest dużo ciekawych rzeczy, które nie pojawiło się w finalnej wersji, a pojawiło się tutaj, więc no, czemu by sobie nie zagrać? I dalej jesteśmy w ogóle w lesie. Bo wiecie, forest to las na polski, nie? I ten ekran ładowania mi się podoba, chociaż szczerze powiedziawszy, bardziej mi przypadł do gustu ekran ładowania z finałowej wersji, gdzie krok po prostu sobie idzie na ciemnym tle. O, i to jest ten poziom. Tutaj w ogóle ten, nie ma czegoś takiego jak kolorowe klejnoty, bo jak widzicie mamy tylko klejnoty koloru czerwonego, więc tutaj chyba twórcy jeszcze nie myśleli nad tym, żeby wprowadzić te kolorowe klejnoty. Bo jak pamiętacie, było ich 5. Był czerwony, żółty, niebieski... Czekajcie, czerwony, żółty, niebieski, zielony i fioletowy bodajże, albo purpurowy. To było takie chyba zestawienie tych klejnocików. Oj, i sorki, że mi się tak odbija. Czkawka. Ale może z tego jakąś miniserię by się zrobiło, takie ćwiczenie przed krokiem. Chociaż nie wiem, szczerze. Tak bardziej chciałem wam to pokazać jako ciekawostkę, tą betę. I tutaj w ogóle nie ma żadnych tajemnych tych, ponieważ to w ogóle te głazy i tak dalej nie działają. I teraz przyjdzie czas na minigierkę, której ja nie cierpię i w finalnej wersji i tutaj. Boże święty, niech to w ogóle spłonie. Serio, ja nie lubię takich zgadywanek, a już tym bardziej w kroku. Zgadywanki w kroku to po prostu doprowadzają mnie czasami do szału. No ale dobra, trzeba spróbować swoich sił, więc wciskam sobie save state'a, bo w razie co będę od razu mówił, że będę load state'ował. O, siema ptaszku. I dobra, i teraz trzeba zgadywać, ponieważ w jednej z tych skrzynek jest gobos. I wydaje mi się, że to w tej. Nie, bo tu jest życie. Dziękuję za uwagę, to może w tej. Dokładnie tak. Za drugim podejściem się udało. I zanim ktokolwiek powie, ale Pomidor, ty życie straciłeś. Dobra, straciłem życie, ale gobosa bym nie uratował, więc lepiej uratować gobosa i poświecić życie, tak szczerze. Chociaż ta ikonka zdrowia, a raczej ikonka życia w kroku becie mi się bardziej chyba podoba, tak szczerze. Spójrzcie sobie tutaj u góry, ten, wiecie, zdjęcie kroka razy 5. Wydaje mi się, że jest lepsze w wersji beta niż w finalnej. Chociaż kurde nie pamiętam, jak to wyglądało w wersji finalnej, tak szczerze. Dawno w finalną wersję kroka nie grałem, więc trzeba będzie sobie w końcu pyknąć. W końcu niedługo let's play z tej finalnej wersji. Kurde, powiem wam szczerze, granie na D-padzie jest takie czasami uciążliwa, już tym bardziej w takiej gierce, jaką jest krok. I zanim ktokolwiek powie, no dobra, możesz ustawić sobie na analog. Problem tkwi, że emulator jakby widzi pad od PS4, ale nie chce jakoś być kompatybilny z gałkami analogowymi, więc no jest tak trochę przesrane, że tak powiem, tak łagodniej mówiąc. I tutaj w ogóle byłoby w finalnej wersji ten taki potworek, co by wyskakiwał, ten wiecie, ten taki, taka glizda. Ajajaj, ale teraz dałem czadu w tym wypadku, nie? Ale dałem czadu. Może ogonkiem jestem w stanie to zniszczyć? Nie, nie jestem. No dobra, straciłem klejnoty. Ja pierdziele. Już widzę te facepalmy w komentarzach. Pyszna woda. Ogólnie też chcę przeprosić wszystkich, którzy bardzo czekają na moje livestreamy, a z jakiegoś powodu się rozleniwiłem. Wybaczcie, po prostu chciałem trochę się wykurować i powiedzmy sobie szczerze, że w dniu, kiedy ja to dzisiaj nagrywam, czyli 21 września, to już mogę powiedzieć, że jestem wykurowany. Bo serio,
kichać już nie kicham, a jak już to bardzo rzadko. Nos aż tak zapchany nie mam i ewentualnie tylko lekki kaszel, nic więcej. Tak to jestem zdrowy jak ryba. Ach, już widzę kurde komentarze Justyny. Bo Justyna jest ogólnie prosem w kroka, więc no. Więc już widzę komentarze pokroju, że o Boże, jak ty zginąłeś, jak ty mogłeś tutaj zginąć, no jakim cudem. No sorry, nie każdy jest dobry w kroka jak ty, Justyna. Musisz, że tak powiem, nie oceniaj wszystkich swoją miarą, jak to kiedyś mi było powiedziane. Więc Justyna, nie oceniaj wszystkich swoją miarą. To się naprawdę bardzo źle skończy niedługo, bo raz mam 3 życia tylko. Tak chciałem powiedzieć, razy 3 główki mam. Chociaż razy 3 główki czy tam 3 życia to jest jedno i to samo. Ale nadszedł czas teraz na minigierkę, która... to jest ta sama minigierka, którą musiałem odblokować, raczej uratować tego gobosa. Ja pierdzielę, no nie. Nienawidzę. Więc pozwólcie, że ja tutaj się wyciszę i będę sobie na spokojnie, kurde, grał w tą minigierkę. Udało się, mamy gobosika. Super, mimo jednego faila to udało nam się. Tak trzymaj. W kupie siła. Dobra, to było obrzydliwe. Ale tak, no cóż. Mówię sobie dzisiaj tak spokojnym głosikiem, dlatego że mam dzisiaj taki po prostu ani inny dzień. Nie trzeba codziennie żartować, żeby jakoś normalnie let's play poprowadzić. Można od czasu do czasu zrobić to w inny, trochę poważniejszy sposób lub trochę po prostu inny sposób.